Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych warsztatach plastycznych. Dzisiaj zajmiemy się quillingiem. Nie będą to tak jak do tej pory warsztaty poświęcone papierowi lub linie, ale również jest to temat związany z papierem. Zrobiłam przykładową tę kartkę właśnie w stylu quillingowym. Chciałam Wam przykładowo pokazać, jak wyglądają te wzorki, bo właśnie na tym polega quilling. Quilling jest to odpowiednio zwinięty pasek papieru w spiralkę, który później uciska się w ten sposób, aby uzyskać uprawniony kształt, formę danego elementu. Elementy quillingu można doskonale wykorzystać, tworząc taką ozdobną kartkę, obrazek. Świetnie wyglądają na płaszczyźnie. Są to różne elementy roślinne. Dowolnie możemy je układać i przyklejać, ale dzisiaj nie będziemy zajmować się kartką. Dzisiaj będziemy robić quillingowe jajo. Mamy tutaj quillingowe jajko, które przygotowałam wcześniej. Chciałam Wam pokazać właśnie, z jakich elementów ono się składa. Te zwinięte paseczki papieru, zobaczcie, jak świetnie można stworzyć z nich różne kształty i formy. Tu wykonałam stokrotki. Naokoło są takie ślimaczki. Można również paski zwijać, tylko takie kółeczka. Druga strona. Także jest to proste. Wymaga troszeczkę umiejętności, wprawy, ale za chwilę pokażę Wam, jak zrobić taki wzorek, który można nakleić na jajko. Do wykonania quillingowego jaja potrzebne nam będą igła do quillingu, klej, papierowe paseczki różnej szerokości, nożyczki, jajko styropianowe i wzornik. Pokażę Wam teraz, jak przygotować stokrotkę. Nie jest to skomplikowane, troszeczkę wprawy wymaga, ale na pewno sobie poradzicie. Do wykonania tej stokrotki potrzebny nam jest 10-centymetrowy pasek. Ma on około centymetra, no tutaj 8 mm i cienki 3 mm paseczek w innym kolorze. Musimy teraz naciąć ten szerszy paseczek na takie drobne, bardzo drobne paseczki. Trzeba uważać, żeby nie przeciąć paska. Na całej długości tniemy nasz pasek na stokrotkę. Kiedy już udało nam się naciąć nasz szerszy paseczek, przyklejamy, smarujemy klejem końcówkę i przyklejamy cieńszy paseczek na koniec naszego naciętego paska. Poczekamy chwileczkę, żeby dobrze się skleił. Możemy zacząć go zwijać. Podstawowym narzędziem do wykonania quillingu jest igła. Z jednej strony, może nie będzie to dokładnie widać, jest przecięta w połowie. A z drugiej strony to po prostu igła, która pomaga nam nanosić klej na nałączone elementy, bo trzeba go tutaj naprawdę niewiele, więc jest to też pomocne. Ale najważniejsza jest ta strona. Teraz pokażę Wam, jak zwinąć pasek, żeby uzyskać stokrotkę. Wkładamy paseczek właśnie w środek tej igły. Przytrzymujemy sobie z obu stron i skręcamy. Skręcamy cały paseczek. Teraz nawijamy już te płatki i ściągamy z igły. Oczywiście końcówkę trzeba skleić. Użyję tutaj właśnie igły, bo kleju trzeba niewiele i sklejamy pasek. Wyszedł taki pączek. Nasz pączek teraz musi rozkwitnąć. Rozkładamy nacięte paseczki na boki. Powstała stokrotka. Przystąpimy teraz do zrobienia listków. W tym
celu nawijamy paseczek, zielony paseczek nawijamy na igłę. Przytrzymujemy z obu stron, żeby nam się nie rozwinął. Nawijamy do końca, zdejmujemy z igły i teraz rozwijamy go na odpowiednią wielkość. I właśnie tutaj może być pomocny nasz wzornik. Możemy zrobić właściwie na oko wielkość każdego elementu, rozwinąć sobie w palcach tak jak chcemy i skleić. Ale kiedy zależy nam, żeby wszystkie elementy były równe, możemy tutaj wykorzystać do tego wzornik. Zobaczcie, mamy tu różne wielkości kółeczek i po prostu wkładamy w dany otworek nasz pasek i pozwalamy mu się rozprężyć do odpowiedniej wielkości, czyli do tego, na szerokość tego kółeczka. Kiedy już nasza spiralka się odpowiednio rozprężyła, wyjmujemy pasek, sklejamy i teraz formujemy. Może zostać kółeczko, można ścisnąć tak jak nam właśnie teraz potrzeba z jednej strony i uzyskujemy taką łezkę bądź listek. Ale tak jak mówiłam, nie jest to podstawa, nie jest konieczne do zrobienia quillingu, tylko wtedy, kiedy chcemy, aby te elementy były wszystkie takiej samej wielkości, możemy wspomóc się tymi otworami. A tak możemy nawijać na igłę pasek i samemu do odpowiedniej wielkości kształtować spiralkę, a później zrobić z niej odpowiedni element. Kiedy przygotujemy sobie większą ilość elementów, mamy i stokrotki, i listki, możemy przystąpić do naklejania ich na nasze styropianowe jajo. Będzie nam potrzebny tutaj już tylko klej. Najwygodniej jest nasmarować jajo klejem i przyklejać sobie na to nasze zrobione elementy. Myślę, że klej Magik jest tutaj najlepszy do tego zadania, bo w tej chwili jest biały, ale kiedy wyschnie, będzie przezroczysty, więc jeżeli nawet gdzieś tam więcej kleju nam się zdarzy nałożyć, to i tak będzie niewidoczny. Te przyklejane elementy dosyć dobrze trzymają się naszego styropianowego jajka. Nasza pisanka jest już gotowa. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda. Można wykorzystać ją w różny sposób. Położyć gdzieś w jakimś stroiku. Tutaj mam pisankę, którą możemy powiesić. Ale możemy również także zrobić nią jajko na piku, kiedy nadziejemy ją na patyczek od szaszłyka. Też można ciekawie ją wykorzystać. Jest to ciekawy sposób, myślę, na spędzenie wolnego czasu, sposób też relaksu. Dla mnie jest to sposób właśnie na odpoczynek, na relaks. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainspiruję Was do wykonania takiej pisanki i zapraszam na kolejne warsztaty. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.